I muszę przyznać, że jestem wykończony. Ta dieta różowa chyba nie działa na mnie za dobrze. Nie dość, że mnie boli brzuch, to jeszcze jestem głodny. Siemano, witajcie, z tej strony Wayne i dzisiaj jemy tylko i wyłącznie różowe jedzenie. Czyli jakbym chciał sobie teraz zjeść takie jakieś chrupki kukurydziane, nie, nie mogę. Ponieważ jem dzisiaj tylko i wyłącznie różowe jedzenie przez 24 godziny od teraz. Jest godzina 12:47 i teraz ja was zabieram ze sobą, ponieważ będzie to vlog. Vlog z mojego dnia, tylko że dzisiaj będę jeść cały czas różowe jedzenie. Zobaczycie, co będę robić i przy okazji, co będę jadł. Pierwsze, co zrobimy, to pojedziemy na takie mini zakupy. Zobaczymy, co różowego można kupić i zjeść. A takich rzeczy dużo nie ma. Na przykład mam takiego tutaj squishy różowego i wygląda całkiem smakowicie, ale jednak nie. Nie da się go jeść, niestety. Okej, przeteleportowaliśmy się do auta, ja już wyjeżdżam. W sklepie nie będę nagrywać tą kamerą, ponieważ jest za duża i wiecie, mógłby ktoś się przyczepić, więc postanowiłem, że będę nagrywać telefonem. Myślę, że nie będzie dużego problemu. Okej, widzimy się na miejscu. Jestem w dziale z zupkami chińskimi. Poszukam, może będzie jakaś różowa zupka chińska. Tutaj widzimy jakieś trochę takie kolory różowego, tak szczerze, czekajcie. Ej, no przyznajcie, to jest różowy kolor. A tu? O boj, to jest prawdziwy różowy kolor. Dobra, biorę te dwie zupki chińskie. No i co, idziemy dalej. W ogóle zobaczcie, co znalazłem. Sól himalajska różowa. O co chodzi? Ale dobra, nie potrzebuję jej. Płatki, oj, 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 będę mógł wybierać te właśnie z różowymi kawałkami, ale kozacko. Już mamy trzy rzeczy, nice. Chyba jednak nie umrę z głodu. Zobaczcie, udało mi się znaleźć różowe ciminimis, ale chyba nie będziemy tak oszukiwać, no bo zobaczcie, jednak całe różowe nie są, więc odpadają. Ale za to znalazłem kisiel różowy, zobaczcie, więc go biorę. Plus mam jeszcze budyń różowy. Mój koszyk wygląda bardzo dziwnie. Zobaczcie, udało mi się znaleźć pianki. One są w połowie różowe, w połowie białe. I nie ma żadnych całych różowych, więc to jest problem. Ale biorę je tak czy siak. Najwyżej będę wycinać pół pianki i jeść tylko tą różową część. Lecimy dalej, zobaczcie, mamy jakieś delicje różowe. Ale znowu tylko ta część jest różowa, o nie. Zobaczcie, biorę nawet różowe picie. Ale się poświęcam dla was. Wezmę może nawet jeszcze jedną butelkę, bo jednak co jak się jedna skończy. Pić też muszę. Dobra, jesteśmy już w domu, minęło trochę czasu, ponieważ jest godzina 14:47. I nie ukrywam, robię się już naprawdę głodny. Więc sprawdźmy, co z naszych rzeczy, różowych rzeczy, przyda się do zjedzenia. Tak szczerze, mam ochotę na coś konkretnego, ponieważ jest taka lekko godzina obiadowa, czy coś w tym stylu. Więc co by sobie tutaj wybrać? Kupiłem więcej tych zupek chińskich, ponieważ zdecydowałem, że zupkami chińskimi chyba najlepiej się najem niż na przykład jakimiś piankami, które i tak muszę przecinać na pół, więc kupiłem ich o wiele więcej. Zobaczymy, czy w ogóle będą mi smakować. W końcu jedna z nich jest krewetkowa. Zupa chińska krewetkowa. No ciekawe. Zjadłbym sobie również płatki, ale musiałbym to wszystko tutaj wybierać, te wszystkie różowe kawałeczki. A nie chce mi się tego robić, ponieważ jestem naprawdę głodny, więc zabierzmy się za te zupki chińskie. Weźmy sobie krewetkową i może tą drugą też. Sprawdzimy, która z nich będzie lepsza. Dobra, jesteśmy z powrotem i powiem wam tak. Pachną jak zwyczajne zupki chińskie. Tutaj mamy krewetkową, tutaj mamy tą drugą dziwną. Sprawdźmy, jak one wyglądają. Dobra, zmieniam zdanie. Krewetkowa ma dziwny zapach. Niestety nie zmieniła koloru, nie jest różowa, ale krewetki są różowe, a skoro jest to krewetkowa zupka chińska, to wiecie, powinna być taka różowa. Zaliczmy ją do różowych rzeczy, okej? Tutaj też nie chodzi o to, żeby na siłę szukać tych różowych rzeczy. Ja nie widzę w tym problemu, skoro różowe krewetki, to tak jakby trochę zalicza się do różowych rzeczy, co nie? Mimo, że różowego koloru nie ma. Chociaż wątpię, czy będzie to jakieś mega dobre. Ale co? Pozostało nam tylko sprawdzić. I tak szczerze, chyba nie jest jakieś złe. Krewetkowa zupka chińska. Dziwne danie, bardzo dziwne, ale całkiem dobre. Tutaj natomiast jest nasza druga różowa zupka chińska. Ona nie zmieniła kompletnie koloru. Ona, no nic, po prostu nic nie zmieniła. Zapach ma bardzo dziwny. Ale wiecie co? Odpuścimy sobie tą zupkę chińską. Dlatego, ponieważ po pierwsze nie zmieniła w ogóle koloru, a po drugie wziąłem ją tylko dlatego, bo miała różowe opakowanie. Więc jakby moim zdaniem nie zalicza się do tych różowych rzeczy, tylko dlatego, że miała takie opakowanie. Nawet nie wiem, z czego ona jest zrobiona. Natomiast tutaj, mimo że nie ma różowego koloru, to jest to jednak zrobione z krewetek, a same krewetki są różowe, więc jakby to można zaliczyć. Wiecie, chcę być w tym challenge również fair. I mam lekkie wyrzuty sumienia, że jem już tą zupkę chińską, mimo że no hello, jest z różowych krewetek. Ale jak już ją tutaj mamy, to zjedzmy.
Okej, po zjedzeniu naszego krewetkowego dania trzeba zjeść sobie jakiś deserek. Oczywiście znowu różowy. I co by sobie teraz tutaj wybrać? Myślę, że postawię na te płatki. Tak, jestem mega ciekaw tego, jak smakują te czerwone, różowe kawałki. Oraz chętnie oczywiście spróbuję tego naszego różowego napoju. Dobra, najpierw weźmiemy sobie napój. Ojejku, jak on gazuje, halo. Ale ładnie pachnie, tak mega słodko. Oj, to będzie ciekawy napój. Ło, ten zapach robi taką robotę. Okej, próbujemy. Tak czy siak smak, moim zdaniem, jest naprawdę taki trochę mech. Zapach naprawdę perfekcyjny, ale smaku już nie jest aż tak idealnie. Dobra, teraz sięgamy po coś słodkiego, a mianowicie nasze płatki. Okej. Tylko musimy wybrać oczywiście ten różowy kolor. O, widzicie? Różowy. Jest, widać? Widać. Wow, to można sobie jeść, to jest naprawdę dobra. Polecam różowe jedzenie. Dobrze, więc ja sobie powybieram różowe płatki i będę sobie przy okazji nagrywał na kanał gamingowy. No bo jednak macie vlog z mojego życia, a ja teraz akurat lecę nagrywać. I przy okazji sobie coś jeść. Oj, ale nie ma ich aż tak dużo. Smutek. A Kicia co tu robi? Pikicia towarzyszy mi. Kicia bardzo często mi towarzyszy grając, właśnie nagrywając odcinek. Bardzo często mi towarzyszy. Moja Kicia Micia ty. Okej, dajmy jej spokój i zabieramy się do nagrywania. Okej, zobaczcie, przygotowałem sobie tutaj troszeczkę tych różowych płatków i grając sobie czasami będę jadł. Widzicie? Nie ma ich jakoś mega dużo, ale coś muszę jeść. Siemano, witajcie, z tej strony Wojan i dzisiaj gramy sobie w Minecraft Bedwars, dokładnie tak. Okej, ja już jestem po nagrywkach i teraz przyjechałem do Kasi, ponieważ Kasia mi szykuje również coś różowego do zjedzenia, ponieważ wie, że mam różowy dzień. Dziwnie to brzmi, różowy dzień. Ale już lecimy. Hello. Hello. Co ty taka różowa? Żebyś mógł mnie zjeść. Ej, no patrz, jak się idealnie na odcinek odwaliła, różowa Kasia. Wow. Koktajl! No. Truskawkowy? Mhm, ale no. Jest różowy, więc. No jest, jest. Zalicza się, zalicza się. Ojej, jakie to będzie dobre! Dziękuję. Dziękuję. O, 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 o. O. Zobaczcie. Ciup. Jeszcze? Co? Co jeszcze? Co jeszcze? Co to może być? Lody? Też lody, że pokaż. Czekaj. Jest różowy. Jest różowy. Ja nie spodziewałem się. Dostałem mega fajne różowe rzeczy od Kasi, więc cool, będzie mi łatwiej przetrwać. Ciebie też muszę zjeść. Ja różowy nie jestem, ale dzisiaj nie musiałem się ubierać różowo, tylko jeść rzeczy różowe, mordo. Mamy nasz koktajl i można go wypić wreszcie. Ja sobie kupiłem taki różowy napój i on był taki niezbyt dobry, ale muszę go dzisiaj pić, a to jest po prostu przesztosem. I zdrowiutkie. Nie właśnie. Okej, to już prawie wypite, a loda, tak szczerze, zostawię chyba na później, wiesz? Zostaw sobie na później. Zostawię na później, jednak później też muszę coś jeść, a wygląda bardzo smakowicie. Dziękuję, babe. Okej, po tym jak Kasia zrobiła mi prezent, teraz jedziemy do kina. Tak, jedziemy sobie do Poznania, do kina. I przy okazji może wskoczymy tam do jakiegoś sklepu i poszukamy również różowych rzeczy do jedzonka. Bo chętnie bym sprawdził, ile jest takich różowych rzeczy do zjedzenia i jak niektóre smakują. Na przykład ta zupka chińska mnie bardzo zaskoczyła. Dobra, jedziemy? Jedziemy! Jedziemy! Okej, jesteśmy w Carrefourze i szukamy sobie jakichś makaronów różowych, ponieważ ja już umieram z głodu. Naprawdę jestem mega głodny, ale nie ma żadnych różowych makaronów, lol. Co? Wow! Patrz, patrz, patrz. Taki róż trochę. Różowy makaron. No, taki różowy makaron. Może znajdziemy coś jeszcze. Myślę, że to opakowanie ma najwięcej takich różowych makaroników, więc chyba sobie właśnie je weźmiemy. I do tego mamy tutaj, o właśnie, jeszcze jedno takie. Wybierzemy wszystkie różowe kolory i będziemy mogli to zjeść. Znaczy, ja będę mógł to zjeść. Tak w ogóle jesteśmy po filmie. Jak było na filmie? Aja, strzelaninka. Uhu, tak było. Teraz będziemy powoli wracać. Ok,
Okej, jestem już w domu i muszę przyznać, że jestem wykończony. Ta dieta różowa chyba nie działa na mnie za dobrze. Nie dość, że mnie boli brzuch, to jeszcze jestem głodny. I teraz nie wiem, czy jeść i pogarszać ten stan, czy jakoś przetrwać ten różowy dzień. Pomyślałem, że może sobie zrobię jeszcze kisiel na noc i zobaczymy. Tak czy siak myślę, że widzimy się już rano. Już nie mam siły naprawdę, żeby dźwigać tą kamerę. Idę spać. Do zobaczenia rano. Okej, mamy już kolejny dzień. Ja wstałem, jestem jeszcze troszeczkę zaspany. Godzina 9:30 i czas na śniadanko. Wczoraj na noc zrobiłem sobie jednak ten budyń, ale byłem naprawdę zmęczony i ten brzuch serio mnie bolał. Dzisiaj jest już lepiej, ale muszę już uważać na to różowe jedzenie. Nie wiem czemu, jakoś źle na mnie działa. Teraz robimy kisiel jako śniadanie i muszę jakoś przetrwać do tej godziny 12:00. I wtedy skończy się ten nasz challenge. Jejku, co to się z tego robi? Okej, nasz kisiel jest gotowy, troszeczkę wygląda jakby był czerwony, ale nie, on jest różowy, widzicie, jest różowy. Teraz mogę go zjeść, ale nie ukrywam, że poko śniadanie. Nie, tak szczerze ludzie, naprawdę w ciągu tych 24 godzin nie zjadłem dużo. I coś czuję, że po tej 12:00 zjem sobie taki obiad, że łopanie. Więc teraz jeszcze będę jadł co nieco różowych rzeczy, ale ja już powoli nie mogę. Chcę coś porządnego, chcę mięso. Okej, po tym jak zjadłem kisiel, postanowiłem przygotować sobie pianki. Jeśli pamiętacie, wczoraj kupiłem sobie pianki, jednak wszystkie były w połowie różowe, w połowie białe. Więc postanowiłem wyciąć wszystkie białe kawałki i zostawiłem różowe, widzicie? Będę miał co jeść, a ja lubię pianki. Więc myślę, że wytrzymamy do tej godziny 12:00. Jeszcze troszkę czasu nam zostało. Trzymajcie kciuki, jesteśmy coraz bliżej zakończenia tego challenge'u. Ej, spoko sprawa, nagrywam sobie odcinek na gamingowy kanał i przy okazji mogę sobie jeść właśnie takie pianeczki. Na pewno jest to lepsze od tych płatków, które były te różowe. Te różowe płatki nie były aż tak dobre jak pianki. Ale podczas tego odcinka zjem dużo słodkich rzeczy, o nie. Nie róbcie tak, ja przedawkowałem już za dużo cukru. Różowy dzień równa się przedawkowanie cukru. Okej, prawie dochodzi godzina 12:00, postanowiłem, że na obiad zrobię sobie makaron, ten różowy. Tak wyjątkowo, coś jednak muszę zjeść takiego lepszego jakby. Więc postanowiłem wybrać sam różowy makaron i sobie go zjeść. Właśnie to robię, właśnie go wybieram. Trochę tego jest, tak szczerze. Gotuj z Wojanem, jej! Ej, ale to ładnie wygląda. To może być naprawdę dobre. Okej, jestem z powrotem i zobaczcie, mam mój makaronik. Nic niestety nie mogę tam dodać, ponieważ nie znalazłem żadnego różowego sosu. Ale makaron trochę wygląda jakby był pomarańczowy. Trochę mnie to martwi, ale z drugiej strony tutaj ewidentnie widać róż. Może na kamerze tego nie widać, ale taki lekki odcień różu naprawdę tutaj jest. Musicie mi uwierzyć. Serio, starałem się, wybrałem właśnie tylko taki kolor z tych wszystkich makaronów. No i próbujemy jak smakuje. Jeszcze nie próbowałem. Smakuje jak makaron. W sumie dodałbym tutaj coś. No bo oczywiście tam makaron to nie jest za dobra rzecz. Ale nie wpadłem na nic ciekawego, co mógłbym tutaj dodać jako różowy kolor, ponieważ jeszcze muszę różowe rzeczy jeść. Cały czas mnie obowiązuje ten challenge. I tak pomyślałem, że w sumie mógłbym dodać tutaj jogurt, ale za bardzo nie lubię makaronu z jogurtem, więc wiecie co, zjem sobie sam ten makaron. To chyba nic aż takiego strasznego. Nie, naprawdę, serio się cieszę, bo to jest mój pierwszy tak jakby w miarę prawdziwy posiłek od naprawdę dawna. Ostatnio co jadłem ciepłego to był ten rosołek chiński, jadłem to około 23 godziny temu i od tego czasu nic nie jadłem takiego normalnego, fajnego, nie słodkiego. Więc taki makaron, mimo że jest sam, smakuje idealnie. Naprawdę, mam dość słodkich rzeczy. Te pianki mnie chyba jeszcze tylko dobiły. Poza tym to jest mój obiad na dzisiaj z różowych rzeczy. Wczoraj moim obiadem była różowa zupka chińska, dzisiaj jest różowy makaron, więc różowy dzień. Zobaczymy, czy jeszcze dzisiaj coś zjem różowego, chociaż spróbuję wytrzymać już do tej 12:40 około, żeby już nic takiego nie jeść, ani słodkiego, ani takiego niezbyt zdrowego, bo po prostu po tym gorzej się czuję. Dobra, już zjadłem makaron, jestem najedzony, w sumie taki mój obiad i słuchajcie, jest godzina 12:40, wiecie co to oznacza. Wczoraj o 12:47 zaczynałem ten challenge i teraz mogę go zakończyć, to znaczy za 7 minut, ale już nie planuję nic zjeść różowego więcej w tym odcinku, ani w ogóle, ponieważ najadłem się już tym makaronem różowym i był całkiem dobry, więc spoko, że zjadłem sobie coś takiego ciepłego. Ja teraz zabieram się za przesyłanie tego filmu, wiadomo, do montażu i tak dalej, żebyście wy to mogli oglądać.
oglądać. Zostało 6 minut challenge'u, ale naprawdę już nic nie planuję dzisiaj więcej zjeść różowego. Tak czy siak challenge 24 godziny, jedz tylko i wyłącznie różowe rzeczy. Podsumowując, dla mnie był naprawdę trudny, ponieważ na obecną chwilę jakoś się tym makaronem najadłem, ale wczorajsze rzeczy, które jadłem i dzisiaj na śniadanie, to nie, ja kisielu i budyniu to ja już nie tknę przez bardzo długi okres czasu. Po prostu na tak pusty żołądek, kiedy byłem tak głodny i musiałem zjeść ten kisiel czy budyń, no to niezbyt to smakowało. Ale challenge to challenge. Teraz wreszcie będę mógł zjeść to, co chcę za około 6 minut, więc tak, dziękuję wszystkim za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli chcecie kolejny taki, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego kolejnego takiego odcinka. Może w kolejnym odcinku będzie jedzenie na przykład niebieskich rzeczy przez 24 godziny. Ciekawe, jakby to wyglądało. Myślę, że niebieskich rzeczy byłoby więcej, ponieważ różowe to była lekka przesada. No więc spoko, że towarzyszyliście mi przez ostatnie 24 godziny. Ja się bawiłem również fajnie vlogując. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, pamiętajcie, subskrypcja, no i trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!